Cześć! Dziś chciałem pokazać Wam, jak z czegoś takiego zrobiliśmy taką reklamę. Przede wszystkim scenariusz nie zawsze tak wyglądał, on po prostu bardzo wiele przeszedł. Tak, to jest scenariusz do tej reklamy, którą przed chwilą oglądaliście. Zawsze przy tego typu realizacjach staram się szykować sobie takie scenariusze po to, aby łatwiej później było mi zapanować nad nagrywaniem poszczególnych scen i nad montażem. To był nasz plan działania tak naprawdę. Według tego nagrywaliśmy poszczególne sceny, tym kierowaliśmy się także przy montażu i to nam bardzo ułatwiło sprawę. A przejdźmy zatem do analizy poszczególnych scen. Pomysłem na pierwszą scenę filmu było pokazanie obracającej się butelki, która jednocześnie wyłaniała się z cienia. Jak sprawiliśmy, aby ta butelka się obracała? To nie jest nic skomplikowanego, po prostu użyliśmy tego. To jest taka obrotowa deska, którą możecie dostać. My kupiliśmy ją akurat w Ikei i za pomocą tej deski postawiliśmy butelkę na samym środku, natomiast od spodu przykleiliśmy taśmą dwustronną sznurek, tak aby osoba stojąca z daleka od niego, ciągnąc sznurek, mogła tą deskę obracać. Co ważne i bardzo istotne, ta butelka z piwem musiała znaleźć się centralnie na środku tej deski, ponieważ jeżeli znalazłaby się gdzieś z boku, obracałaby się nie tylko wokół własnej osi, ale też robiłaby pewien ruch, którego chcieliśmy uniknąć, dlatego musiała być centralnie w środku, aby obracała się tylko i wyłącznie butelka. Kiedy mieliśmy przygotowaną już pomysł, jak to zrobić, jak umieścić tą butelkę na tej desce, deska była przygotowana, sznurek był wyciągnięty, jedna osoba kręciła pomału tą deską, kamera była ustawiona na statywie centralnie skierowanym w butelkę, natomiast druga osoba, jeżeli przyjrzycie się dokładnie temu ujęciu, widać, że z tyłu, w tle, na tle widać plamę światła i to światło to lampa skierowana, która na początku ujęcia była skierowana centralnie na tło, natomiast w momencie, kiedy butelka się obracała, ta lampa była przeze mnie obracana w stronę butelki, tak aby w momencie, kiedy butelka obróciła się frontem do kamery, reflektor w tym samym momencie musiał zakończyć swoją podróż, że tak powiem, i wylądować światłem centralnie na tej butelce. Zobaczcie teraz sami, jak wyglądało to ujęcie w wersji surowej. Kolejna scena, czyli scena otwieranej butelki z piwem. Co ciekawe, to ujęcie, które zobaczyliście i które zobaczycie zaraz jeszcze raz, zostało w postprodukcji złączone z trzech różnych ujęć. Zobaczcie zresztą sami, jak wyglądały te trzy ujęcia pojedynczo, a potem opowiem Wam o tym, jak to wszystko złączyliśmy. Tak jak widzieliście, pierwsze ujęcie, które przygotowaliśmy, to ujęcie pokazujące zbliżenie butelki. Kamera delikatnie przechodzi po tej butelce. Chcieliśmy tutaj pokazać te krople na butelce swoją drogą. Ta butelka wcale nie była zmrożona, to piwo nie było zmrożone i te krople nie były naturalne. Używaliśmy po prostu wody w spryskiwaczu, takim jakim pryska się na kwiatki. Spryskaliśmy tą butelkę i dzięki temu uzyskaliśmy ten fajny efekt tych kropelek ściekających po butelce. Taki był pomysł, żeby pokazać te kropelki wody na tej butelce. Więc to pierwsze ujęcie to było zbliżenie z jednej strony butelki. Drugie ujęcie to było przejście kamerą z drugiej strony butelki aż do kapsla i zbliżającej się do niej, do niego otwieracza. Na tym ujęciu głównym tego nie widać, natomiast to, co widzicie teraz, to jest przejście między tymi dwoma ujęciami z wyłączonym efektem motion blur. Dzięki temu efektowi tak naprawdę udaje nam się zamazać ten ruch i trochę oszukać oko widza, bo widz oglądając takie ujęcie widzi płynne przejście z jednej strony butelki na drugą stronę butelki. Zobaczcie zresztą sami, jak to wygląda bez tego efektu motion blur, jak wygląda to z efektem motion blur.
Kiedy te dwa ujęcia były już gotowe i połączone ze sobą, dodaliśmy trzecie ujęcie. I tutaj zobaczcie również, pokażę Wam to w zwolnionym tempie, klatka po klatce, z wyłączonym również tym efektem motion blur, tak abyście widzieli, jak to wygląda na żywo, surowo. W momencie, kiedy ten otwieracz zbliżał się do butelki, tutaj mamy takie płynne przejście między ujęciami, jednocześnie z takim zbliżeniem i przechyleniem tego kadru, tak aby sprawić efekt takiego, jakby ta butelka, faktycznie ta kamera zbliżyła się pod pewnym kątem do butelki. No i tutaj już jest ujęcie otwieranej butelki. Co do samego ujęcia otwieranej butelki, tutaj ciekawa sprawa, ten dymek, który widzicie, który wyłania się z butelki, to nie jest naturalny dymek, to jest dodany efekt, dodaliśmy po prostu ten dym jako dodatkowy efekt, włączając maskowanie po prostu obrazu, tak aby to wyglądało tak, jakby ten dym się wydostawał z tej butelki. Jak widzicie, oryginalne ujęcie jest stałe, tutaj nie ma żadnego ruchu. Ten ruch, który widać już w finalnym efekcie, czyli to obracanie się butelki takie, zostało dodane w postprodukcji. Tego na początku nie było. Natomiast co do tego dymku pokazującego się z butelki, to pomysł na to wpadł nam przy okazji realizacji jednego z późniejszych ujęć, o czym Wam powiem później, a teraz przechodzimy do następnej sceny. Kolejna scena to scena wylewającego się, a w zasadzie wlewającego się z powrotem do butelki piwa. Tak, ta scena została zrealizowana w taki sposób, że nagraliśmy po prostu piwo, które wylewa się z butelki, a następnie w postprodukcji ten film został puszczony od tyłu, czyli stworzyliśmy taki efekt, jakby ta piana, to piwo z powrotem wlewało się do butelki. I tutaj również to, co musicie wiedzieć, to to, że oryginalnie to ujęcie nie miało żadnego ruchu. To ujęcie było nagrywane ze statywu, stojąca butelka z piwem, wylewające się piwo. To było stałe ujęcie. Zresztą zobaczcie sami, jak wyglądało to ujęcie w oryginale. A jak sprawiliśmy, żeby to piwo faktycznie wylało się z tej butelki? Po prostu wzięliśmy świeżą butelkę, otworzyliśmy ją, a następnie uderzyliśmy butelką o dno, postawiliśmy butelkę w kadrze i to piwo automatycznie po prostu zaczęło się z tej butelki wylewać. Kolejne ujęcie to ujęcie nalewanego z butelki piwa. To ujęcie tutaj dzieli się tak naprawdę na trzy części. Pierwsze z nich to ujęcie tej butelki przechylającej się, z której wylewa się to piwo. Drugie ujęcie to ujęcie od dołu, efekt jakby widoku ze środka kufla na nalewane do niego piwo. I trzecie ujęcie to zbliżenie na to żółte piwo już w kuflu, które tam bąbelkuje, piana się robi z tego. Ujęcie pierwsze i to jest ujęcie, do którego nawiązywałem wcześniej. To ujęcie nagraliśmy w slow motion, jeżeli zobaczycie, zresztą widzicie to na pewno, tutaj pojawia się taki dymek fajny w momencie, kiedy to piwo wylewa się z tej butelki i kiedy to zobaczyliśmy w momencie, kiedy montowaliśmy reklamę, stwierdziliśmy, że ten efekt jest tak fantastyczny, że musimy dodać troszkę tego dymku wcześniej, w momencie otwierania tej butelki. Tutaj ten dymek pojawił się dlatego, że faktycznie jest to świeża butelka. Ją chwilę przed tym, jak nagraliśmy to ujęcie przelewania tego piwa, otworzyliśmy i to był naprawdę naturalny efekt, nieplanowany kompletnie efekt. Natomiast co do samego ujęcia, to zobaczcie sami, jak ono wyglądało w oryginale. Jak pewnie zauważyliście, tutaj podobnie jak w poprzednich ujęciach, ta butelka wcale się tak nie ruszała. To jest efekt postprodukcji. W zasadzie całą tą reklamę nagraliśmy w ten sposób, że ujęcia były robione z pewnej odległości po to, aby w postprodukcji można było zbliżyć troszkę obraz do tej butelki, wykonać pewny ruch tym obrazem, obrócić go, oddalić, przybliżyć. I w ten sposób uzyskać taki efekt, jakby to faktycznie wszystko działo się bardzo szybko, w pełnym ruchu.
Kolejne ujęcie. To jest chyba takie najciekawsze ujęcie, które sprawiło nam największe, było naszym największym wyzwaniem i sprawiło też najwięcej frajdy przy kręceniu tej reklamówki, czyli to ujęcie piwa nalewanego bezpośrednio do kufla z widokiem od dołu. Zobaczcie, w jaki sposób to zrobiliśmy. Właśnie tak, postawiliśmy na kamerze szklaną misę, do której po prostu nalewaliśmy piwo tak, aby kamera, obiektyw od dołu, przez tą szklaną misę widział butelkę z góry i nalewane piwo. Wyszło to całkiem fajnie, choć szczerze mówiąc wydawało mi się, że będzie to wyglądało nieco lepiej, natomiast jednak ta gruba warstwa szkła w tej misce, w tym naczyniu spowodowała, że ten obraz nieco się zniekształcił, ciężko było złapać ostrość na samą butelkę, która nalewała to piwo. Myślę, że tutaj dużo lepszym rozwiązaniem byłoby postawienie po prostu bardzo cienkiej pleksji, po której to piwo by spływało po bokach. Natomiast i tak finalnie myślę, że wyszło nie najgorzej. Co zrobiliśmy dalej? Dalej mamy przejście. W momencie, kiedy zobaczcie, to piwo się nalewa. W pewnym momencie wchodzi taki kadr, w którym to piwo trafia centralnie w obiektyw, powodując takie rozświetlenie tego obrazu. Robi się bardzo jasno i w tym momencie zrobiliśmy cięcie i przejście do następnego obrazu za pomocą efektu, który się nazywa spin zoom, czyli obrót kamery z jednoczesnym zoomem, więc zbliżyliśmy jakby ten obraz, zrobiliśmy efekt rotacji i w tym efekcie rotacji pojawił się taki efekt, jakby ten kufel z piwem po prostu się odwrócił, zbliżając się na te wszystkie żółte bąbelki i tą pianę. To, co widzicie tutaj, to nie jest coś, co nagraliśmy w studiu, to jest materiał stokowy. Staramy się korzystać z materiałów stokowych, bo to po prostu ułatwia pracę. Sprawia, że możemy zaoszczędzić sporo czasu, a niejednokrotnie te ujęcia stokowe są też dużo lepsze niż to, co bylibyśmy w stanie osiągnąć, kręcąc gdzieś tam w domowych warunkach. Dlatego tutaj wykorzystaliśmy po prostu takie stokowe ujęcie piwa w kuflu. Ono jest oczywiście odpowiednio zbliżone. Ujęcie finałowe. Pomysł na ujęcie finałowe był taki, aby pokazać dwie butelki, jedną przodem, drugą tyłem, na pierwszym planie, które w pewnym momencie odwróciłyby się, przechodząc na drugi plan, a na pierwszy plan z impetem wjeździe kufel pełen piwa. Tutaj zastosowaliśmy ponownie tą obracaną drewnianą podstawkę, jednak tym razem, w przeciwieństwie do tego, co mówiłem wam przy pierwszej scenie, zależało nam na tym, aby nie umieszczać butelek centralnie na środku, a właśnie jak najbliżej krawędzi. Dlaczego? Dlatego, aby butelki, które znajdą się blisko krawędzi, blisko kamery na pierwszym planie, po obkręceniu się dookoła tej deski przeszły na drugi plan, robiąc tutaj miejsce na uderzenie tego kufla z piwem. Zastosowaliśmy tutaj też fajny efekt w postprodukcji. Mianowicie to ujęcie zaczęliśmy od zwolnienia obrazu do 25%, tak aby te butelki było bardzo dobrze widać w pierwszej chwili ujęcia. Następnie całość została przyspieszona aż do momentu uderzenia tego kufla o podstawkę. To ujęcie wymagało niezwykłej synchronizacji, ponieważ osoba, która obracała tą podstawką, musiała obrócić ją w taki sposób, aby zatrzymać ją idealnie w momencie, kiedy te butelki na tej podstawce obróciły się o 180 stopni. Natomiast osoba, która uderzała tym kuflem z piwem, musiała zrobić to idealnie w momencie, w którym ta podstawka się zatrzymała, co, wierzcie mi, wcale nie było takie proste. Do tego zależało nam na tym, aby uzyskać ten fajny efekt delikatnie rozlewającej się z kufla piany z piwa. Dlatego nagrywaliśmy to ujęcie na kilka razy. Pokażę wam teraz, jak wyglądało ujęcie, które nie wyszło ostatecznie tak, jak chcieliśmy, oraz to ujęcie, które wykorzystaliśmy finalnie w wersji surowej. Zobaczcie sami. Po nagraniu tej reklamy pojawiło nam się jeszcze jedno wyzwanie. Okazało się bowiem,
że partia, która do nas trafiła na potrzeby nagrania tej reklamy, została wyprodukowana w zielonych butelkach, natomiast finalnie piwo trafiło do sprzedaży w butelkach brązowych. Popracowaliśmy więc trochę nad kolorystyką i ostatecznie udało nam się bardzo zbliżyć kolorem butelki. To najlepszy dowód na to, że postprodukcja może zdziałać cuda. Co jeszcze zrobiliśmy w postprodukcji? Dodaliśmy muzykę i efekty dźwiękowe. Efekty dźwiękowe, które słyszycie w tym filmie, czyli wszystkie otwierania butelki, gazowanie piwa, efekty przejścia, uderzeń, to wszystko zostało dodane w postprodukcji. Zresztą najlepiej będzie, jeżeli zobaczycie i posłuchacie sami, jak wygląda ta reklama bez muzyki, z samymi efektami dźwiękowymi. To tyle. Tak to właśnie robimy w Mateusz Czub Creative Studio. Od pomysłów rozpisanych na kartce papieru po realizację reklamy, którą można się pochwalić w internecie i nie tylko. A może ty chciałbyś zareklamować swój produkt lub coś innego? Jeżeli tak, zapraszam cię serdecznie na moją stronę internetową www.mateuszczub.pl, gdzie zobaczysz wszystkie moje realizacje i dowiesz się, w jaki sposób można się z nami skontaktować. Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia.